Przyjechały Bieszczady do Warszawy. W tym roku 12 stycznia będziemy grali, zbierając pieniądze na szpitalne oddziały ratunkowe. Po raz drugi dla godnej opieki ludzi w podeszłym wieku, co jest bardzo ważne, bo nikt się tym nie zajmuje. Więc jeżeli mamy swoją siłę rażenia, no to właśnie coś chcemy zrobić, konkretnego coś zrobiliśmy, bo rok temu kupiliśmy ponad 2300 urządzeń, wydaliśmy na to 20 milionów złotych, ale przede wszystkim pokazaliśmy, że jest problem. No i o tym problemie będziemy także mówili w tym roku. Gramy nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale gramy na całym świecie. Prawie 60 sztabów zagranicznych, to się w ogóle w najśmielszych marzeniach człowiek nie myślał o tym. Kiedy nagrywamy rozmowę dla radia w Chicago, dla rozgłosi naszych w Vancouver, w Kanadzie, a gramy w Australii, gramy w całej Europie, gramy nawet w Wilnie, też ludzie zbierają dla nas pieniądze, na nas, to pokazuje taką niesamowitą chęć bycia w dobrej sprawie. To jest tak budujące, że pokazujemy, że tyle jest w nas dobrej energii, że nie stracimy tego. Pogoda, wszyscy mówią, że będzie no nie taka jak w Chicago, ani w Nowym Jorku, czyli pogoda będzie dla nas łaskawa, ale też graliśmy, jak były wielkie mrozy, więc tego dnia 120 tysięcy wolontariuszy z naszymi pięknymi niebieskimi puszkami, podajcie mi niebieską puszkę, z tymi pięknymi niebieskimi puszkami będzie zbierało pieniądze właśnie do takich puszek, więc pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby być miłym dla tych, którzy zbierają, bo oni to bardzo przeżywają, często to są bardzo młodzi ludzie. Każdy grosik ma jakiś wpływ. Za złotówkę kupimy już bardzo dużo nalepek, takich wlepek, kilkadziesiąt wlepek możemy wydrukować, które są podczas wręczane matką, jak są badania przesiewowe słuchu. 4 miliony już takich małych Polaków zbadaliśmy. To właśnie pokazuje potęgę, moc i całą logistykę tego, jak robimy. Czyli czujemy się patriotami, czujemy się, że coś robimy fajnego dla innych i nie wnikamy w to, jak będą grały Bieszczady. Wierzę w to, że czy to będzie Wetyna, czy to będzie Cisna, czy to będzie Komańcza, czy to będzie Ustrzyki Dolne, Górne. Wszędzie wy odpowiadacie za to, jaki jest przebieg finału. My tylko mamy bardzo proste zasady i później robimy wszystko, żeby ten sprzęt, czy będzie w tych miastach, gdzie są takie szpitale, czy będzie obok, to musimy mieć tą świadomość, że to do was wraca. No i w ten sposób rozpoczynamy. 8:45, Telewizja Polska, drugi program. Potem będziemy w różnych wejściach, wy będziecie mieć swoją zabawę, ale wieczorem znowu wejdźcie na telewizyjny kanał, bo będziemy do godziny 12 wieczorem, ale oprócz tego, przez cały dzień na naszych stronach internetowych wosp.org.pl będzie transmisja szła, my schodzimy z anteny, a tam cały czas studio będzie zabawa i będziemy spotkali się z gośćmi, więc warto nas oglądać. Także na naszych stronach internetowych mnóstwo możliwości, jak nie wychodząc z domu, wpłacić nawet złotówkę. Można nawet złotóweczkę wpłacić i jest taka możliwość. Bardzo dużo portali włączyło się, bardzo dużo osób chce z nami być. I pamiętacie o aukcjach Allegro, jedna z aukcji bardzo ciekawa, a nawet się wczoraj już nawet druga powstała. Ja, Jarosław Królikowski, aktor, następnie Marcin Meller, dziennikarz, i Draku, czyli wokalista zespołu Hunter, umyjemy naczynia. Możemy też u was umyć, nawet najbrudniejsze, ale domowe, akademik też się w tym liczy. Jakiś akademik już zbiera wszystkie naczynia i pieniądze, ale przyjeżdżamy, nawet na koniec świata myjemy naczynia. Oprócz tego ja mogę wam zrobić muzyczne, taką dyskotekę, takie DJ Jurek do was przyjedzie, ponieważ z moich zbiorów muzycznych mogę zrobić zabawę, ale taką, że słuchajcie, jak macie stać i słuchać, to lepiej tego nie licytujcie. To jest trzy godziny strasznie mocnego rock'n'rolla. Ja to zapewniam osobiście z maszynerią. Wypuszczam, gram i wracam do siebie. Ale licytacje bardzo różne. Możecie także coś rzucić na licytację, czy to będzie wasz oscypek, czy to będzie wasze coś do popicia. No nie wiem, no coś co macie, wrzucajcie, licytujcie, bawcie się. To wszystko tworzy potęgę orkiestry.